Cześć, witaj, tutaj Grzechu, a to jest już przedostatni odcinek z gry Spider-Man 3. Oczywiście trochę długo mnie nie było. Trzeba dokończyć tego let's playa. Więc zagramy sobie przedostatnią misję w tej grze. Nie wiem, o co tu chodzi. Okej, to czekajcie, trzeba tylko złapać. Okej. Coś jest nie tak z dźwiękami. A nie, wszystko gra. Tylko mam tutaj... Podłączyłem się pod głośniki, a nie pod komputer, więc może się dźwięk bardziej inaczej wydawać. Więc przejdziemy sobie misję ze Skorpionem. Okej. Oczywiście przepraszam za niedługie nagrywanie, ale mam trochę problemów. Ogólnie takich, jakby to może powiedzieć, bardziej osobistych i trochę po prostu jestem chory jak zwykle, ale mogę rozmawiać, więc jest ok, więc nieźle. Ostatnio nagrałem filmik z Max Payne, oczywiście byłem trochę przymulony, bo źle się czułem, ale to nic. Wow, spider sense is buzzing like crazy. Nie będziemy przechodzić tej misji, bo wiem, że to jest jakaś inna. Dobra, więc zaczynamy misję. Okej, czyli teraz pomagamy Skorpionowi przekonać tą całą blondynę, która zmieniła go w tego całego Skorpiona i po prostu przestraszyć ją, żeby nie zrobiła nikomu innemu takiej krzywdy jak jemu. Więc zaczynamy. Oczywiście trochę ta misja jest taka jakby, można powiedzieć, niezbyt ciekawa jak dla mnie, bo nie lubię po prostu przechodzić. No właśnie, czekajcie. Muszę wykombinować, co się tu robić. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze idę. Tak, dobra. Więc lecimy. Oczywiście, jak usłyszycie moją siostrę w tle, no to przepraszam bardzo, ale ona nie potrafi być cicho nawet przez minutę. Oczywiście lubię latać w takich pomieszczeniach, ponieważ głos się bardziej psuje. Ale tu nic się nie dzieje. Dobra. O. Jakieś dziwne kulki za mną leciały przez uszy. Dobra. Jesteśmy już prawie blisko. Co to jest? O! Rhino. Nasz przyjaciel. Teraz trzeba poczekać, żeby on to włączył. Ponieważ nas może to uszkodzić, a jego nie. Nie wiem, dokładnie nie wiem czemu. Ale on chyba jest bardziej tym, to może powiedzieć, eksperymentem, którym prawdopodobnie zamiast szkieletu ma to, co ma w plecach, czyli że po prostu ma takie... O kurde. No ja, to jest fajnie się będzie wbić. Okej. Fuck! A, no dobrze, przez chwilę. Dobra. Dobra. Okej. To będzie ciekawe. Oj, ja wpadę. No właśnie.
Można się też wbić inaczej, ale... Okej, jesteśmy na wysokości laserów. Fuck! Nie zdążyłem przebić się przez tą szparę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dawaj. 3, 4. Właśnie nie wiem, jak to teraz przejść, no. Spróbuję jeszcze raz tak. Dobra. Muszę gdzieś znaleźć wejście. Które nie jest łatwo znaleźć. Fuck. Dobra. Przyczepimy się do tej ściany. Wielu stron laserów. Znajdziemy takie jakieś małe wejście. O, jest. Udało się. Aż dziwne. Dobra. Nie wiem, gdzie teraz jeszcze. A, no tak, to. To jest dziwne. Dobra. Nie jesteśmy. Dobra. Dawaj, panie Skorpion. Dzięki. O, przyjaciele. Au. Dobre. Dobra. Idziemy do przodu. Za nim? Ja, prawdopodobnie. I'll have to find another way around if I'm gonna meet up with Scorpion again. Okej. O. Dobra, to jest łatwiej, bo się nie ruszają lasery. Tylko, że też łatwiej się pociąć, bo niektóre znikają. Teraz... O, dobra. Zniknęły. Ała, no. Okej. W ostatniej chwili się przyczepiłem. Dawaj. Okej. Kucenka, to znaczy, że jestem blisko. Nie pamiętam walki z Rhino, ale prawdopodobnie sobie przypomnę. To nie wiem, gdzie ja jestem. Okej. Okay. Złączę to na patrzę. Okej, okay, teraz trzeba przejść przed tymi laserami. No fucking shit. Góry. Tu. Okej, tu. Przyspieszyłem. Dobra. O kurde. Przyjaciele. Oczywiście walka z
Katarzyna jest trochę taka niezbyt ciekawa i bardziej wkurzająca niż fajna. Więc będę musiał sobie przypomnieć, jak go ogólnie pokonać, bo nie pamiętam dokładnie. Oczywiście chcę też dodać filmik z Maxa Payne'a Multiplayer, ale to jeszcze trochę, ponieważ nigdy nie grałem w Maxa Payne'a Multiplayer, jedynie raz. Muszę powiedzieć, że mi się spodobał. Dobra, walić nich, bo z nich tam nic nie zrobią. Załatwimy Rino. Cześć. Trzeba go wkurzyć. Żem to spierdolić, żeby zdążył podskoczyć. Okej. Dawaj. Złap to. Ała, nie we mnie, Skorpion. What the fuck? Hop. Hop. No dawaj. Mam cię. Bum. Dobra. O to chodziło. Musi wszystkie te całe te belki złapać, jak to tam. Tylko trzeba go wkurzać. Ale to jest, znaczy w zasadzie to jest dobre, ponieważ Skorpion mu tam zwraca jego uwagę, a go mogę wtedy naparzać od tyłu. Okej, dziwnie to zabrzmiało, ale nie wnikam. On się wtedy wścieka, po prostu traci kontrolę. Tylko też czasami Skorpion ma tak trochę do dupy, bo nie możesz skakać i jak to można nazwać, traci życie. On jest często przydatny. Jak straci życie, to po prostu umiera na kilka, znaczy traci przytomność na kilka minut. Wtedy muszę walczyć sam z Rino. Ale nie mówię, że jest źle, tylko że po prostu on się przydaje. Dobra. Pan się wkurzył? Wkurzył. Dobra, bierze z tym uparkę. No chodź. Hop. Dawaj. Hop. Dawaj. Zwrot do nadawcy. Dobra. Oczywiście wracamy. Chcę wrzucić jeszcze Max Payne'a z multiplayer. Max Payne 3 multiplayer. I kontynuować let's play'a z The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man po prostu. Jak nie będę miał problemów z FPS-ami, które często mam. Oczywiście teraz się do mnie przyczepił. Ja bym. No nic. Tak go poubijam. Okej, wściekł się. Ups! Fuck! Zapomniałem, że najpierw robi ten uderzenie pięścią, później łapę belkę. Okej. Jesteś mój tym razem. Hop. Hop. I zwrot do nadawcy. Coś trochę utknął. Oż ty. Chła, chła. O, dobra. W zasadzie nie jest tak źle. Jak mi się uda, to może za pierwszym razem go pokonam, bo zawsze powtarzałem, ponieważ później musisz go jakby, może powiedzieć, ujeżdżać i trafiać w ścianę, a on wtedy jest bardziej w rage'u. I niezbyt mi to dobrze wychodzi, a naciskanie guzików przy jego walce też jest naprawdę trochę lipne. Bo czasami mogę się pogubić. Dobra. Skorpion żyje jeszcze, jest okej, więc... Ty, frajerze. Skorpion cię bije. Ja jestem taki koleś, który cię tylko dobije. Okej. Łap pan belkę, bo pan ostatnią. Nie, przedostatnią. To jest tak. Przepraszam, ja muszę za dwóch. Proszę, już jestem, moja siostra mi wołała, żeby jej tam pomóc. Jak zwykle. Dobra. Musimy skończyć walkę z tym... Upsi, Daisy się poleciał. O! Co jest? Zwrot do nadawcy. Op! Skorpion żyje? Żyje. Już myślałem, że nie.
Ty. Kogo ty chcesz uderzyć? Co? Frajerze. Myślisz, że masz armor, który cię chroni, to jesteś nietykalny? A w ogóle nienawidzę Lino. Znaczy, on jest fajną postacią, tylko że jest tępym dzidą, która ma tylko siłę i nic więcej. Jest taki mały detal. Ogólnie nie pamiętam historii Lina. Jest trochę taką postacią niezbyt ogarniętą. Teraz nie wiem, co robić. On powinien na mnie biec. Dokładnie. Chodź tu. Iha. Mam cię. Aha, to ja muszę go namierzyć w to, bo to jest elektryczne. Ja zawsze namierzałem go w ścianę, ale ze mnie tempak. O Boże. Ups. Dobra, nie trwa, nie dogoni mnie. No chodź. Iha. Chła. Czyżby koniec? Owszem, teraz jest już koniec dyskusji. Spacebar. W. Myszka. E. Spacebar. E. Ach, zdążyłem. Ała. Wściekł się. Prawie się rzucił na niego. Widzisz drugiego planu? Yep. Nie ma skorpiona. Uciekł. She's still alive. You should leave. I'll explain everything to the police. Make sure this never happens again. You owe back that much. No. To my przeszliśmy przedostatnią misję z tej gry. W następnym odcinku będzie już... Tak, proszę Państwa, w następnym odcinku będzie już Grand Finale. Ha. Okej. Okay. Także ja się z Wami... A, oczywiście... O, czekajcie, filmik. Freak. I'm the freak. I'm the freak.
Jak widzieliście filmik, w następnym odcinku już będzie Grand Final. Oczywiście mam tu misję z Lizardem, ale to jest, nie jest zbytnio ważne w tym całym let's playu, więc sobie przejdę ją ogólnie po tym. Więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w ostatnim odcinku z gry Spider-Man 3. Trzymajcie się i na razie.